W gruncie rzeczy powinienem był wspiąć się na top masztu i sprawdzić stan olinowania kilka dni temu, żeby mieć czas na ewentualne naprawy. No, zapomniałem, ale wszedłem teraz, wszystko jest ok, a przy okazji zrobiłem tę panoramę. Po wiosennych przygotowaniach, malowaniu, drobnych remontach, zakupach, jacht jest już właściwie gotowy do wypłynięcia w rejs. Jeszcze tylko krótki skok do Gdyni po paliwo, trochę po Zatoce Gdańskiej i wyruszamy do Szwecji. Władysławowo, mieliśmy dzisiaj wypływać, ale sprawdziliśmy jeszcze rano prognozy i wygląda na to, że mgła ma się utrzymać przez cały Boży dzień. A wiatr słabysieńki, zmienny, aż do połowy Bałtyku. Chyba wypłyniemy jutro. I tak zrobiliśmy. Rozpoczynamy dziś drugi sezon vlogu Żeglowanie na Safranie. Jak niektórzy z Was pamiętają, dwa lata temu pokazywaliśmy piękne porciki Finlandii, Zatoki Fińskiej, Alandów. A tym razem popłyniemy do Szwecji. Szwedzkie Szkiery oraz kanał Gota. Filmiki będziemy publikować na kanale o nazwie Włodek Biliński, YouTube'owym kanale oczywiście, i będą zgrupowane w playliście pod tytułem Żeglowanie na Safranie. Dobrej zabawy! Przez pierwszą godzinę, może dwie, płynęliśmy na silniku, ale po minięciu rozewia rozwiało się pięknie i po 22 godzinach wspaniałej żeglugi w półwietrze dopłynęliśmy do Szwecji. A teraz kilka migawek z przelotu.
Thank you.
Pierwszym okruchem lądu, do którego dopłynęliśmy po drugiej stronie Bałtyku, jest Utklippan, niedaleko Karlskrony. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, dajcie nam lajka. A jeżeli chcielibyście oglądać kolejne, zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli klikniecie dzwoneczek przy znaczku subskrypcji, będziecie także otrzymywać powiadomienia po ukazaniu się każdego kolejnego odcinka. Ahoj!